Wałbrzyski Górnik pokonał przed własną publicznością 2-0 drużynę MKS Oława i awansował na 7 miejsce w tabeli drugiej ligi w grupie zachodniej. W tym meczu nie brakowało ostrych zagrań na pograniczu faulu i walki o każdy centymetr boiska. W efekcie sędzia zawodów pokazał aż 10 żółtych kartek oraz jedną czerwoną za dwie żółte. Dopiero po kwadransie gry gospodarze po raz pierwszy zagrozili bramce gości z Oławy po strzale Marcina Morawskiego. Jednak w dalszym ciągu w meczu był bezbramkowy remis. Zaledwie 180 sekund później Wałbrzyszanie przeprowadzili składną akcję, którą wykończył Grzegorz Michalak i gospodarze objęli prowadzenie na 1-0. Do zera dla Górnika Wałbrzych, 18 minuta spotkania, biało-niebiescy obejmują prowadzenie. Później Górnicy mieli jeszcze kilka dogodnych do strzelenia bramki sytuacji, ale na przerwę schodzili z dorobkiem jednego gola. Teraz. Druga odsłona to zmasowane ataki gości i olbrzymia determinacja, aby doprowadzić do wyrównania. W 64 minucie zatrzęsła się bramka Jaroszewskiego po strzale w poprzeczkę przez zawodnika z Oławy, jednak futbolówka nie wpadła do bramki gospodarzy. Ta sytuacja na szczęście pobudziła do gry naszych zawodników i ostro zabrali się do przejęcia inicjatywy na boisku. Na 18 minut przed końcowym gwizdkiem sędziego biało-niebiescy przeprowadzili bardzo ładną akcję, bo z rzutu rożnego Adrian Moszek wycofał piłkę do Marcina Morawskiego, a ten technicznym strzałem próbował pokonać bramkarza gości. Jednak piłka zaledwie o kilka centymetrów minęła spojenie słupka z poprzeczką. W 81 minucie drugą żółtą, a w efekcie czerwoną kartkę zobaczył zawodnik MKS-u Oława i goście mecz musieli kończyć w 10. Druga żółta kartka dla zawodnika MKS Oława Dawida Lipińskiego i w konsekwencji kartka czerwona. Do końca spotkania zostało niespełna 7 minut, kiedy to składną akcję przeprowadzili Wałbrzyszanie, kończąc silnym strzałem Morawskiego i przy ratuszowej zrobiło się 2-0. Morawski! 2-0 dla Górnika Wałbrzych! Wynik ten utrzymał się już do końca meczu i 3 punkty zostały w Wałbrzychu. Tym samym Górnik w tabeli awansował na 7 miejsce. Zakończyło się spotkanie o mistrzostwo drugiej ligi 15 kolejki. Górnik Wałbrzych wygrywa z MKS Oława 2-0. Bramki w tym dzisiejszym meczu zdobyli Grzegorz Michalak i Marcin Morawski. To był mecz walki, w którym Górnik Wałbrzych chciał za wszelką cenę wygrać, zdobył 2 bramki. I dzisiaj się cieszę z tego zwycięstwa. Tak jak powiedziałem, to były derby. Wiedzieliśmy, co one znaczą dla naszych kibiców. Zrobiliśmy wszystko, żeby im sprawić miłą niespodziankę, miły prezent i nam. I 3 punkty zostały w Wałbrzychu i z tego się bardzo cieszymy. Dzisiaj mecz derbowy i to było od pierwszej minuty widać. Dużo walki, dużo nerwowości. Myślę, że niewiele składnych akcji z obu stron. Niestety popełniliśmy jeden błąd na początku meczu i to był błąd, który okazał się potem w brzemiennych skutkach, bo nie udało nam się odrobić, chociaż uważam, że ta druga bramka mogła paść w przeciągu tych 35 minut drugiej połowy, gdzie zepchnęliśmy Górnika do głębokiej defensywy. I w tym momencie mieliśmy na pewno inicjatywę, stworzyliśmy 2-3 sytuacje, nie skończyliśmy dokładnym strzałem. Szkoda, a te ostatnie 10 minut i stracona bramka na 2-0 to niestety już konsekwencja decyzji sędziów, którzy dzisiaj absolutnie nie dorównali swoją postawą temu, co się działo na boisku, bo masę kartek, nie po prostu
nie umieli, że tak powiem, utrzymać dyscypliny na boisku. W konsekwencji tego moi zawodnicy zostali mocno wykartkowani. Lipiński dostał czerwoną kartkę i przez te 10 ostatnich minut braliśmy w osłabieniu i chcieliśmy gdzieś spróbować jeszcze strzelić tą bramkę wyrównującą. Niestety nadzialiśmy się na kontrę i straciliśmy drugą bramkę, co przesądziło w wyniku meczu. Na pewno nie był to porywający mecz z obu stron. Szkoda, że to my kolejny raz, zwłaszcza tą pierwszą bramkę, popełniamy błąd przy samym fragmencie gry i potem nie udaje się. Do tej pory udawało się często dogonić przeciwnika, byliśmy nieraz w trudnej sytuacji. No niestety dzisiaj się nie udało i wracamy z niczym do ławy. Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj po 3 punkty, bo nasza sytuacja w tabeli nie wygląda zbyt różowo. I mimo tego, że myślę w początkowej fazie mecz był wyrównany, straciliśmy bramkę po błędzie, po stałym fragmencie gry. Później Górnik, im było bliżej końca meczu, przejmował inicjatywę. Druga bramka dla Górnika była konsekwencją tego, że odkryliśmy się i szkoda, bo znowu wracamy do domu z zerowym dorobkiem punktowym. Natomiast Górnik dzisiaj, myślę, wypunktował nas i zasłużenie wygrał. Wiedzieliśmy, że to jest groźny przeciwnik, jeżeli dostanie dużo miejsca do grania w piłkę, to potrafi grać w piłkę. Wiedzieliśmy, że lepiej grają w przodzie niż z tyłu i to się sprawdziło. Podeszliśmy wyżej do ławy i w efekcie zdobyliśmy 2 bramki i dzisiaj to my się cieszymy z 3 punktów. Derbowe spotkanie, my nie traktowaliśmy tego jakoś specjalnie pod względem ambicji czy zaangażowania. Nie musimy, że tak powiem, niczego przed takim meczem podgrzewać. Derby mają to do siebie, że drużyny wychodzą i walczą i dzisiaj od początku było tak samo. Nie sądzę, żeby Górnik dzisiaj grał, nie wiem, i był lepszy pod względem jakości gry. Oczywiście wygrał mecz, czyli 2 bramki, no i skasował 3 punkty. Natomiast uważam, że w dużych fragmentach gry radziliśmy sobie, stwarzaliśmy i w pierwszej połowie po kombinacyjnych akcjach, gdzie Górnik raczej takich sytuacji i takich rozwiązań nie stosował, raczej przenosił ciężar gry i szybko kontrował. My po tej straconej pierwszej bramce byliśmy zmuszeni do ataku pozycyjnego i momentami on przynosił powodzenie. Stworzyliśmy sobie w pierwszej połowie 2-3 dogodne sytuacje. Uważam, że ta strzelona bramka przez Lipińskiego była bramka strzelona jak najbardziej poprawnie. Nie wiem, sędzia się dopatrzył spalonego. To jest dla mnie w ogóle postawa dzisiaj sędziów. Myślę, że co najmniej słaba. Faktem się stało trzeci mecz z rzędu wygrany przez moją drużynę, co bardzo cieszy. Na pewno nie było łatwo jak na derby. Wiele walki i ambicji zostawionych na boisku przez obydwa zespoły, co konsekwencją również wynik w kartkach i były też czerwone kartoniki, więc na pewno tej walki nie brakowało. Myślę, że my byliśmy dojrzalsi, potrafiliśmy strzelać bramki, dogodne sytuacje wypracowaliśmy, to z tego na pewno się cieszę. Był moment w drugiej połowie, gdzie może za zbyt głęboko się cofnęliśmy, ale to też było ustalane w szatni, może nie aż tak głęboko, żeby z tego rodziły się kontry, po czym strzeliśmy drugą bramkę. Zagraliśmy dzisiaj, wydaje mi się, najsłabsze spotkanie w tej rundzie. Natomiast Górnik wykorzystał wszystkie nasze słabości bezbłędnie i punktował nas jak rasowy bokser.